Cześć. Szlak mnie zaraz trafi, krew jasna zaleje, kurwa. Mać, przepraszam was za te słowa, ale... Ale właśnie przyjechałem, wróciłem do domu, wszystko jest dookoła mokre. Tyle wody zostało w akwarium. Tu wszystko pływa, sofa jest mokra. Podłoga jest mokra w cholerę. Zobaczcie, jak wygląda akwarium. No, zarosło. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to wszystko jest mokre jak... Przed chwilą wyłączyłem filtry, ponieważ ta woda z filtrów pryskała tutaj na całą tą moją piwnicę. I wychlapywała wodę. Zamiast lecieć z powrotem do akwarium, to po prostu leciało wszędzie. Byle nie tego. I tak to jest powierzyć komuś akwarium. Ryby żyją, z tego co widzę. No, wygląda to jak wygląda. No, widzicie, zresztą nie będę wam nic więcej mówił. To jest film na szybko, ponieważ jeszcze nas porządnie nie rozpakowałem. Muszę się zająć też dzieciakami, obiadem i tak dalej, ale... Ale troszeczkę jestem podłamany, a bardziej wkurwiony, że tak powiem. No, tu też wygląda jak wygląda. Zarosło strasznie. To moje low-techowe 45 litrów. Parapeciaka to już nie wiem, a też wam pokażę. A co tam? Patrzcie, ile wody wyparowało. Parapeciak jest do restartu, tu właściwie już nie ma co zbierać. I tutaj będę musiał uzupełnić wodę, tak samo w dwusetce. Przyciąć rośliny, no jest roboty, no ale... Jak ja dosuszę tą chałupę, tu wszystko jest mokre, śmierdzi wilgocią. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Filtry, wszystko, popatrzcie, pływa. Wszystko jest tak nasiąknięte wilgocią, że... O, ja tu nawet nie mam koloryferu, żeby to ogrzać. Dobra, trzymajcie się, cześć.